to the next. Idziemy na przyrzeczenie, jo! I odwróć się teraz w prawo. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z przyrzeczenia harcerskiego. Może już nieraz słyszałaś słowa ruty przyrzeczenia harcerskiego, lecz dzisiaj te słowa powinny trafić prosto do twojego serca. Te słowa powinny kierować twoją ścieżką harcerską. Teraz chodzimy. Tutaj jeszcze kawałek. Nie pisać o dzikach, o rysiach, właśnie o tych owadach zmutowanych. Stop! Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z przyrzeczenia harcerskiego. Może już nieraz słyszałaś słowa roty przyrzeczenia harcerskiego, lecz dzisiaj te słowa powinny trafić prosto do twojego serca. Te słowa powinny kierować twoją ścieżką harcerską. Na słowie harcerza polega jak na zawisze. Jak to łatwo powiedzieć komuś słowo obiecuję, lecz czy tak łatwo jest to dotrzymać? W dzisiejszych czasach takie słowa tracą na wartości. Ty możesz walczyć i dawać przykład, że obietnica i słowo mają wielką wartość. No to teraz dalej idziemy w prawo. Na słowie harcerza polega jak na zawisze. Jak to łatwo powiedzieć komuś słowo obiecuję, lecz czy tak łatwo jest to dotrzymać? W dzisiejszych czasach słowa tracą na wartości. Ty możesz walczyć i dawać przykład, że obietnice i słowo mają wielką wartość. Przyniosę ciebie słowo bliźni. Jest to każda osoba, przyjaciel, znajomy, nieznajomy, nawet wróg. Wszyscy harcerze są braćmi i należy o tym pamiętać, idąc poprzez życie z krzyżem na piersi. Dalej, dalej. Dobra, jeszcze kawałek. Chodź. Jeszcze. Stop! Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać. Dla każdego człowieka, a w szczególności harcerza, orędowanie z naturą powinno się być przyjemnością. Jesteśmy częścią natury i każdy z nas jest do niej przywiązany. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym. Żeby każdemu żyło się dobrze, w naszej harcerskiej rodzinie powinien wpierw zrozumieć hierarchię. Najbardziej widoczna z nich wszystkich jest hierarchia funkcyjna. Lecz gdy zgłębisz się w harcerstwo, zobaczysz, że istnieją inne osoby. Harcerz jest zawsze pogodny. Każdemu z nas zdarzają się czasem gorsze chwile. Lecz harcerz powinien mimo to wyjść naprzód i szczęściem pokazywać smutek i pustkę. Harcerz jest szczelny i ofiarny. Chyba każdy wie, jak to jest, kiedy brakuje nam na coś pieniędzy. Najczęściej są to rzeczy, które nie są nam niezbędne do życia. Powinniśmy się zastanawiać, czy ktoś nie potrzebuje czegoś, co my mamy na co dzień. Każdy z nas powinien szukać okazji, żeby móc pomóc osobom biedniejszym. Harcerz jest czysty w myśli nowej ludzi. Nie pali w domu i nie pije alkoholu. Możliwe, że już niedługo zmieni swoje środowisko. I może być tak, że niekoniecznie trafimy wśród dobrych ludzi. Oni chcieli nas zmienić, tak jak ktoś zmienił ich wcześniej. Lecz ty nie możesz się poddać i musisz walczyć o swoje ideały. Harcerz jest oszczędny i ofiarny. Chyba każdy wie, jak to jest, kiedy brakuje nam na coś pieniędzy. Najczęściej są to rzeczy, które nie są nam niezbędne do życia. Powinniśmy się zastanawiać, czy ktoś nie potrzebuje czegoś,
co my mamy na co dzień. Każdy z nas powinien szukać okazji, żeby móc pomóc osobom biedniejszym. Ognisko i szumią pnie. Mglisty poranek. To miał być niezwykły dzień dla Eryka. Dzisiaj rozpoczynał się jego dzień próby. W dniu próby musiał udać się do lasu, aby zjednoczyć się z nim i poznać prawdziwe oblicze natury. Eryk wstał z samego rana, aby nikogo nie budząc wyjść z obozu, aby wrócić dopiero późnym wieczorem. Kiedy tylko wszedł głębiej w las, usłyszał dziesiątki cichych dźwięków wydawanych przez owady i zwierzęta. Przysłuchując się tej symfonii dźwięków, zauważył błądzącego mężczyznę. Dokąd idziesz, nieznajomy? Spytał Eryk. Szukam miejsca, gdzie pobliscy wędkarze łowią, odparł nieznajomy. To może być dobry pomysł na poznanie kogoś nowego oraz lepiej poznam naturę, pomyślał Eryk. Pomogę ci szukać. Naprawdę? Dlaczego? Nawet mnie nie znasz. Jestem Eryk, a robię to, ponieważ tak każe mi sumienie. Jesteś inny, Eryk. Cóż, jestem Krystian. Trzeba już ruszać w drogę. Eryk nie przejmował się słowami Krystiana. Jedyne, co teraz się liczyło, to jego nowy przyjaciel i zadanie do wykonania. Eryk wraz z Krystianem wędrowali przez długi czas. Przez całą drogę towarzyszyło im ćwierkotanie ptaków, brzyczenie owadów oraz szumienie wiatru w liściach. Eryk, prowadząc swojego nowego kolegę, tłumaczył mu wszystko, co wiedział o przyrodzie. Sądził, że to może pomóc w zacieśnieniu więzi z Krystianem. Nagle, podczas wędrówki, Krystian wyprzedził Eryka, wszedł w krąg drzew i powiedział: to tu. Ale co tu jest? Spytał Eryk. To jest miejsce, gdzie wędkarze łowią, odparł Krystian. Ale tu nie ma wody ani jeziora. Jak można tu łowić? Zdziwił się Eryk. Można, ponieważ wędkarze tacy jak ja nie łowią ryb, a ludzi o dobrym i czystym sercu. Dzisiaj, starając się doprowadzić mnie do łowiska, pokazałeś, że jesteś osobą odważną, ciekawą przyrody i świata, pomocną, uczciwą. Te cechy sprawiają, że ukończyłeś pomyślnie dzień próby. Dzień próby, to o niego w tym wszystkim chodzi. Całodzienna wędrówka, pomoc Krystianowi, poznawanie natury. To wszystko było tylko przygotowaniem. Eryku? Spytał Krystian. Tak? Odpowiedział Eryk. Czy chcesz złożyć przyrzeczenie harcerskie? Całość baczność. Związek Harcerstwa Polskiego. Drużynowa dziewiątej Mieleckiej Drużyny Harcerskiej. Kupiec Mielec. Młota Karwieńskie II. 25.07.2014. Rozkaz L5 łamane przez 2014. Spocznij! 1. Uchwały zarządzenia decyzja. 1.1. Uchwały Rady Drużyny. 1.1.1. Uchwałą Rady Drużyny dopuszczam do złożenia przyrzeczenia harcerskiego druhny Julię Kwiatkowską, druhną Kamilię Mojek i druhną Agnieszkę Gąskę. 2. Przyznanie stopni i sprawności. 2.1. Zamknięcie prób i przyznanie stopni i sprawności. 2.1.1. Zamykam próbę i przyznaję stopień ćwika druhowi Hubertowi Stala. 2.1.2. Zamykam próbę i przyznaję stopień samarytanki druhnie Natalii Bodziony. 2.2. Otwarcia prób na stopnie i sprawności. 2.1.1. Otwieram próbę na stopień ćwika druhom Tomasz Surden i druhowi Maciejowi Misiewiczowi. Baczność! Czuwaj! Rozkaz podpisała samarytanka Weronika Krawiec. Spocznij! Proszę o wystąpienie Julkę Kwiatkowską. Julka, czy chcesz złożyć swoje przyrzeczenie harcerskie?
Zgodnie z tradycją możesz sobie wybrać spośród nas świadka. Musi być to osoba, która już złożyła swoje przyrzeczenie. Ciągnij prawą dłoń w kierunku ognia. Powtarzaj za mną rodzaj przyrzeczenia. To jest baczność. Mam szczerą wolę. Mam szczerą wolę. Całym życiem. Całym życiem. Pełnić służbę Bogu i Polsce. Pełnić służbę Bogu i Polsce. Mieć chętną pomoc bliźnim. Mieć chętną pomoc bliźnim. I być posłuszną. I być posłuszną. Prawo harcerskie. Prawo harcerskie. Zdrowie harcerza polega jako zawiesie. Zbocznie. Ruszna Kamila moje. Proszę wstąpić. Chcesz złożyć swoje przyrzeczenie harcerskie? Możesz sobie wybrać świadka. Wybieramy drużynę Martyni Siewicz. Drużynę Martyni Siewicz. Drużynę Martyni Siewicz. Ciągnij prawą dłoń w kierunku ognia. Powtarzaj za mną rotę przyrzeczenia harcerskiego. To jest baczność. Mam szczerą wolę. Mam szczerą wolę. Całym życiem. Całym życiem. Pełnić służbę Bogu i Polsce. Pełnić służbę Bogu i Polsce. Nieść chętną pomoc bliźnim. Nieść chętną pomoc bliźnim. I być posłuszną. I być posłuszną. Prawo harcerskie. Prawo harcerskie. Zdrowie harcerza polega jak na zawiesie. Spocznij. Ruchna Agnieszka. Proszę bardzo. Chcesz złożyć swoje przyrzeczenie harcerskie? Tak. Proszę, wybierz sobie świadka. I zostanę pani. Ciągnij prawą dłoń w kierunku ognia. Powtarzaj za mną rotę przyrzeczenia harcerskiego. To jest baczność. Mam szczerą wolę. Mam szczerą wolę. Całym życiem. Całym życiem. Pełnić służbę Bogu i Polsce. Pełnić służbę Bogu i Polsce. Nieść chętną pomoc bliźnim. Nieść chętną pomoc bliźnim. Być posłuszną. I być posłuszną. Prawo harcerskie. Prawo harcerskie. Zapraszamy zastępowych do nas. Klaudia. Masz Wera tą latarkę? Miałam, Wera. No to latarka. Dobra, no coś też. Dajcie agrafkę. Odbiorę? Suszony kwiat na szyjnym wierzchu.
Nagrywaj, bo tak zostanie na solnicy. Tak, zostaje na
przyszła naczelniczka. No, te obietnice są już nagrane. To już się nie stresujemy, gratulujemy się serdecznie. Tak. Barwy ci twej już na zawsze są. Powrócisz tam, gdzie spędziłeś swe najlepsze lata. Bez rosji jak nigdy w życiu już. Zawrócisz sam tę melodię, którą wciąż pamiętasz. Ale ty dróg nie zaśpiewasz już. Tych pieśni, które wszystkim wlatywały w serca, jak taki był i zamieścić się jak drzewa. Zaplątane słowa oraz dzięki w pamięci twej już na zawsze są. Które wlatywały w serca, jak taki by różnych zajęć. Julka! Julka wzięła świeczkę? Kamila, gdzie jest Kamila? Ola. O tak. Super. Super. Jest wzruszona.